Stylistyka Bertone z późnych lat 70. nie otrzymała powszechnego uznania dla ich wcześniejszych prac, nawet tych z połowy lat 70. Patrząc teraz wstecz, widzimy jednak, że znacznie wyprzedzili trend projektowy, który zdominował lata 80., a mianowicie kąty. Inne projekty Bertone obejmowały mocno kanciaste Navajo i Rainbow oraz niemal bezkształtne Sibilo. Nie wszyscy rozumieli idee, które te projekty miały przekazywać, i dlatego niektórzy zaczęli wątpić w ich słuszność. Ale Bertone było znane z tego, że wycofywało się z granic projektowania samochodów i budowało praktyczne, przyziemne prototypy na stosunkowo prozaicznym podwoziu. Jest to ich sposób na pokazanie aktualnego stanu wiedzy, jak daleko idące pomysły mogą być zawarte w codziennym samochodzie. Oto Tundra Coupé. Ta skłonność do nawiązywania współpracy z zagranicznymi producentami stanowiła naturalną ekspansję granic rynkowych i sukcesu Bertone z zagranicznymi firmami. W swojej pracy projektowej dla szwedzkiego producenta Bertone stworzył kompaktowy samochód, który odpowiadał kryteriom projektowym dla średniej wielkości sedana. Tundra miała mocno wyrzeźbiony kształt z pewnymi elementami ostrości z Rainbow i jemu podobnych oraz szklanymi pomysłami z Sibilo, zbudowanymi na platformie Volvo 343 z manualną skrzynią biegów. Mechanika pozostała niezmieniona, z wyjątkiem zamontowania krótszych resorów piórowych w tylnym zawieszeniu D-Dion w celu zmniejszenia długości całkowitej o około 18 cm. Prawie każdy samochód klasy średniej z napędem na przednie koła stanowiłby łatwiejszą podstawę dla sportowego sedana, jak nazwał go Bertone, ale kluczem do tego było to, że został zaprojektowany do ewentualnej produkcji z niewielkimi zmianami. Powiązania z Volvo sięgały głębiej niż tylko dostarczenie podwozia. Bertone zbudował już wtedy 262 C Coupé. Volvo potrzebowało poprawy wizerunku, a 343 w wersji manualnej uznano za odpowiedniego kandydata. Mimo to nie wszyscy byli pod wrażeniem. Najbardziej krytykowano sposób, w jaki dach rozciągał się w dół po bokach nadwozia za drzwiami, a także brak rynien i zlicowane szyby, które oczywiście były zbyt drogie do realistycznej produkcji. Inne aspekty były niezaprzeczalnie praktyczne i dobrze przemyślane: wbudowane zderzaki pochłaniające energię, przesunięty grill wlotu powietrza pozostawiający miejsce na największą tablicę rejestracyjną po lewej stronie, cienkie słupki, przednie kierunkowskazy i bardzo wyraźna tylna listwa świetlna z dala od zderzaka i pod wyprofilowaną szklaną klapą. Wewnątrz znajdował się elektroniczny wyświetlacz wskaźników, który jeszcze bardziej udoskonalił pomysły, które Bertone i inni pokazali wcześniej. Oczywiście dziś, i prawdopodobnie również w latach 70., można by argumentować, że nie było trudno poprawić wygląd Volvo 343. Niemniej jednak Tundra, ze swoimi długimi liniami, dużymi oknami i kanciastym kształtem, powtórzyła zamiłowanie Bertone do światła. Tundra pokazała charakterystyczne elementy stylu Bertone: oszkloną obudowę wspartą na smukłych słupkach, krótką, gładką maskę i szerokie drzwi. Pod wieloma względami przypomina Citroena BX, samochód również zaprojektowany przez Bertone, a także Mitsubishi Starion Turbo, który został wypuszczony nieco ponad 3 lata po publicznym ujawnieniu Tundry.